nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie? Ostatni znam jej przykład w ośmiańskim powiecie. Tam żył Mieszek. Kum Leszka. I kum Mieszka Leszek. Mówiono o nich, że gdy znaleźli orzeszek, ziarnko dzielili na dwoje. Z tych, co to gdzie ty, tam ja. Co moje, to twoje. Słowem, tacy przyjaciele, jakich i w ten czas liczono niewiele. Rzekłbyś, dwójduch w jednym ciele. O tej swojej przyjaźni raz w cieniu Dąbrowy, kiedy gadali, łącząc swoje czułe mowy, kuku, kuku, do kukań zozul i krakań gawronich, ale ci ryknęło raptem coś koło nich. Leszek na dąb nóż popniu skakać jak dzięciołek. Mieszek tej sztuki nie umie, tylko wyciąga z dołu ręce. Hej, kumie! Kum już wylazł na wierzchołek. Kumie! Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy, zbladnąć, paść na twarz. A już niedźwiedź kroczy. Trafia na ciało maca, jak trup leży, wącha. A z tego zapachu, który mógł być skutkiem strachu, wnosi, że to nieboszczyk i że już nie świeży. Więc mruknąwszy ze wzgardą, odwraca się, knieje. Bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je. Dopieroż Mieszek odżył. Ej, bracie! Było z tobą krucho! Woła kum. Szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał! Ale co on tak długo tam nad tobą zapał? Jak gdybyś coś miał powiadać na ucho? Hej, chodź, to ci powiem! Już idę! Powiedział mi, rzekł Mieszek, przysłowie niedźwiedzie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ej, no Mieszek! No gdzie idziesz? Zaczekaj!